Halo, halo, buenos dias, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii. A jaka to seria, powie wam Itesim, który jest dzisiaj tutaj ze mną standardowo. Itesim? Czemu ty się kryjesz? Ty się nie kryjesz? Chowam się. Chowasz się, przed czym się chowasz? Przed odpowiedzialnością, tak? Przed tobą. Nie chcesz nagrywać, bo... tak? Nie chcesz, to nie, absolutnie, ja zawsze chcę. To właśnie Żelazny nie chcę nagrywać, bo tak inaczej odcinek by się wam pojawił dużo szybciej na kanale. Tak, dobra. Jasne, dobra, ale wracając. Więc tak, mamy trzy pola. Tak. No właśnie, temat może, zacznijmy od tematu. Mamy temat kino i mamy otóż trzy pola do wyboru. Na pierwszym budujemy coś w kino w 10 sekund, na drugim w minutę, a na w ostatnim w 10 minut, tak? Dokładnie, jeszcze kino. Tak, i 5 ostatnich subów, dawaj szybko, bum. A, dobra, czekaj, teraz uwaga. Dawaj. Jezus, nowość jakaś, nowość. To jest biurka, więc powinna być ładna akustyka, dobra. Więc co, ustawiamy się? To co, lecimy powoli z budową naszego kina w 10 sekund, tak? Lecimy. Dokładnie. Poczekaj, wezmę sobie pierw bloki ze skrzynki. O, sobie ja też biorę, a wy w międzyczasie możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać komentarz, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii. A my lecimy, co? To jest bardzo ważne. Lecimy? Dobra, to kiedy możemy wystartować. No myślę, ja sobie tylko blok ustawię do ręki. Myślę, że za 3, 2, 1. Dobra, pewnie i tak nie zdążymy, to jest 10 sekund, nigdy nie zdążymy. Zostało jeszcze 5. Nie jest źle, kurde, chyba jednak się uda zdążyć. 2 sekundy! 3 sekundy właściwie, koniec, dobra. Koniec. Dobra. I dumny z tego nie jestem. Nawet zadowolony z efektu. Mam nadzieję, że skończyłeś, bo... O, okej. Widzę, że mieliśmy podobny koncept, ale co innego mieliśmy zbudować 10 sekund, no. Zaczynamy od ciebie. Powiedz mi, czemu ten ekran jest biały? Ponieważ nic na nim nie leci jeszcze. No to powinien być czarny, nie? Jak czarny, co? Czarny, byłeś kiedyś w kinie? Co ty gadasz? Ale ciemno, tak. Jaki czarny ekran? Czarny. Co? Tak jak z monitorem, jak włączy monitor, tak nie mam monitor kolor. ale to jest do projektora, a nie ten, a nie... No, co z tego, i tak powinien być czarny. Widzowie nam napiszą, dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu. Zobacz, tu jest czarny, zaraz. Na pewno... Przyjrzyj się. Tak nie czarny, biały. Dobra, nieważne, widzowie napiszą nam w komentarzach. Ja będę robił biały, ty sobie rób czarny, zobaczymy ostatecznie jak to będzie. Także to jest praca Itesima. Tak. Widzę, że macie siedzonka. Co to są za guziczki, powiedz mi. A to są za guziczki, a to są uchwyty na kubki. Okej. Tak to wymyśliłem. To spoko, więc to jest praca Itesima, czyli ta niebieska, a to jest praca moja, czyli Żelaznego, czyli ta czerwona. A my się przygotowujemy do budowy w minutę kina. Dokładnie. To już będzie bitne. Itemy, które mi są potrzebne. Ja tu mam plan już budować coś ładnego, nie zawiedziecie się, tu będzie już coś ładnego. Czekamy. Dobra, jestem gotowy, a ty? Ja powiem ci, że też... Tak? Już tak? Jestem gotowy. Jesteś gotowy, dobra, w takim razie odliczamy. 3, 2, 1. Więc ruszyliśmy kino w minutę. Dobra, ja tak jestem gotowy. Jak nie jesteś gotowy? Zatrzymałem. Ej, zatrzymałem się przez ciebie. Nie, proszę o dodatkowe 10 sekund w tym momencie. Nie, minął. Absolutnie. Jesteś złym człowiekiem. Ale go zbajtowałem. Napiszcie i dajcie mi w komentarzu, że jesteś złym człowiekiem. Jesteś złym człowiekiem, dobra. Więc tak, mam już ekran. Teraz przydałoby się zrobić, kurde, bele jakieś. Coś tutaj. Ja nie zdążę, chyba zostało 30 sekund. Ile? 30 sekund tylko zostało, czemu ty nie masz znowu czasu? Ty nigdy nie masz włączonego czasu, ja ci zawsze muszę mówić i przez to tracę czas. No bo tak jest lepiej, stary. Tak, tak jest lepiej, bo ja tracę czas. Oczywiście, dziękuję, zostało 20 sekund. Ja czemu tracisz czas? Na czym ty tracisz czas? Na mówieniu ci, na patrzeniu na zegar. Przecież to jest marnotrawstwo, No ile tracisz, daj sobie. Dobra, zostało 10 sekund, nie zdążę. Dobra, zdążyłem jeszcze tylko szybko muszę postawić. 5 sekund, 4, 3, 2, 1, chyba troszeczkę się pomyliłem, ale okej. Sala jest kinowa. A ty powiedz, bo ty pewnie coś dobudowujesz jeszcze? A? Nie. Widziałem, guziki dobudować. Dobra, ode mnie. To jest nie fair, bo ty zawsze oszukujesz. Ja tu się staram co do sekundy, a ty nie. Masz twoje oszukuję. Ja już to nie nagrywam. Ja już to nie nagrywam po prostu. Dobra. Więc tak, opowiadam. Mamy piękną salę kinową. Oczywiście zobaczcie. Widzicie, te siedzenia są wyłożone błękitnym aksamitem. Chcielibyście na takim siedzieć, ale kurde, nogi trzeba mieć na takim zimnym żelazie, więc ja nie wiem, czy bym... Żelazie! I to jest mi żelazny! Tyle żartów, dobra. Więc tak, mamy tutaj oczywiście piękny ekran 4x3 w wymiarach. I oczywiście piękne dwie kolumny z głośnikami, tak, stereo. Tak, stereo. Dźwięk stereo, więc nagłośnienie jest full wypas. Oczywiście możecie sobie usiąść w aksamitnych fotelach. Ale
No. No, ale nie, 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 coś chciałeś powiedzieć. Bo mi nie pasuje ten czarny ekran, tam na pewno jest biały, no, według mnie. Nie, jestem się w stanie założyć, biały ekran jest w kinie, kurde, ej, byłem dzisiaj w kinie. Byłem dzisiaj w kinie? Tak, byłem dzisiaj w kinie, biały ekran. Byłem na Spider-Manie, zresztą całkiem spoko, polecam. Dobra, o Boże, ej, reklama, co to za reklamowanie? Ej, ty czy to, co cię reklamowałeś, chodź tu. Ej, spoko, dobra, ty masz coś takiego w ten sposób? No taka typowa sala, po prostu powiększona, to co mieliśmy wcześniej. No tu nie ma nic, oj, trochę chyba widzę, że... Ej, wiesz, to by było spoko, jakbyś zrobił tak. Teraz to widzę. A, takie jakie podłokietniki tam jakby, co? No, ej, dokładnie, tak, to by było naprawdę spoko, fajne. No, ej, teraz no, to widzę dopiero. No, to by było bardzo fajne. Zresztą lepiej wygląda. Tutaj jedno. A nie, bo tutaj będzie wejście, jakby schody, tak? No właśnie, muszą być. Ej, tak, tak. Ej, no właśnie, stary, gdzie jest wejście? Tu się wskakuje po bloczkach. Nikt nie musi wiedzieć. Tu, kto ma wiedzieć, ten wie, jak się wchodzi do tak. sali. Kto ma wiedzieć, a kto umarł, ten nie żyje, dobra. Tak. To co? Więc prawy górny róg. To by było spoko, nawet gdyby nie ten biały ekran. Co ty masz do tego białego ekranu? Mówię ci, to jest biały ekran. Dobra. Macie w prawym górnym rogu kartę do głosowania. Kto według zasad dał to lepiej? Czy ja, czyli żelazny, czyli na czerwonym polu to kino, czyli Decim, czyli na niebieskim polu to kino z czarnym ekranem. Każde kino z czarnym ekranem jest Decima, pamiętajcie. Dobra, to co? 10 minut. Tak, 10 minut. Dobra, ja już chwytam wszystkie bloczki, które będą mi potrzebne do zbudowania tego arcydzieła. O, nawet mam jedno wolne miejsce. A ja ci powiem, że teraz myślę, że cię zaskoczę. Coś buduję, czego kompletnie mam, myślę, że się nie spodziewasz. Myślę, że też się zaskoczę. Zobaczymy. Oj, boję się, dobra, ale wydaje mi się, że na pewno się tego nie spodziewasz, co ja chcę zbudować, ale zobaczymy. To mów, kiedy możemy wystartować, tak żebyśmy wystartowali na raz i wszystko będzie git. Dobrze. W takim razie ja jestem gotowy, ale ja bym chciał jeszcze tego zapytać, czy widzowie są gotowi, bo jeśli... No właśnie, widzowie, jesteście gotowi? Bo muszę ustawić łapeczkę w górę. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi. Więc tak, zostawcie teraz łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę zostawcie, to nam da znak, że jesteście już gotowi, a my ruszamy za 3, 2, 1. Dobra, 10 minut. Wow. Kto? Ale sobie pod wodą badą. Dobra, tu już lekko do góry tą trzeba wybudować. A ja już troszeczkę zepsułem, bo się miałem falstart na początku, ale okej, dobra, zaraz to wszystko poprawię. Zaczynamy od ekranu standardowo, białego ekranu i Tessim, białego ekranu zaczynamy. O, rasista. Ja zgłoszę ten film ogólnie, jestem przekonany. Ale to dobrze ci idzie. Nie, cichaj, ja jeszcze muszę teraz skupić. No. Full wypas, całą moją uwagę poświęcam na moją oto piękną budowlę. Przyjrzyjcie się. Jak poświęcasz uwagę, to ja tylko bym chciał tutaj wszystkich bardzo serdecznie przeprosić, że za to, że ostatnio tak zbytnio odcinków nie ma, ale ja gdzieś wyjeżdżałem i też im nie mógł. No właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja gdzieś wyjeżdżałem i dobrze mówić to o sobie, więc ja jestem cały czas, zawsze chętny nagram. No to czemu nie nagrałeś? Dobra, no bo ja bez ciebie nie nagrywam. Przepraszamy was, wracamy z regularnością, będą 3 odcinki w tygodniu, obiecuję teraz. Jezu, będę żałował tego, co powiedziałem. Jasne. Zostało jeszcze 9 minut, będę żałował tego, co powiedziałem, ale od teraz będą 3 odcinki w tygodniu. Pomijając ten dzisiejszy, teraz mniejszy tydzień, bo chyba 3 odcinki. Wiecie co, ja już i tak w to nie wierzę. Zobaczysz, będą 3 odcinki. Choćby nie wiem, co mam robić, będą 3 odcinki w tygodniu. Możecie mnie za to karcić normalnie. Nie wiem, robimy jakiś challenge. Co? Dobra, inaczej, co robimy, jeśli nie będzie 3 odcinków w tygodniu? Widzowie, napiszcie w komentarzach, kurde, ile wam, ja wam rzeczy każę w komentarzach. To, ej, to ty tyle próbujesz nas wkopać w coś. Co ja robię w ogóle? Przecież ja tak kina nie wiem robić. Czemu ja robię salę kinową? Nie, muszę to usunąć, zostało jeszcze 8 minut. Nie, bo ja nie wiem, nie zdradzę ci, co miałem robić, ale zacząłem robić salę kinową przez przypadek, a ja nie to chcę robić. Coś raz, ile zostało? 8 minut jeszcze, tak, 8 minut, 10 sekund, dokładnie. Okej, spoko. A co ja to zacząłem robić? Dobra, usuwam to, usunąłem już praktycznie całe. I teraz, jeśli jest na mnie kamera, bo nie wiem, czy dam, to widzowie będą już właśnie widzieć, co jest moim magiczną sztuczką, co ja tutaj, czym ja tutaj ciebie zaskoczę pewnie? No, rozumiem. To postaraj się mnie zaskoczyć, a to ja się teraz skupię, jakby to ładnie można było wykończyć. Zobaczysz, ale brakuje mi itemów. Brakuje mi itemów strasznie, to szybko potrzebuję. Tak, itemów ci brakuje? Już mi nie brakuje, już mam wszystkie. Elo. Elo. Dobra. To już wykańczam pierwszą część mojej budowli. Dobra, jeszcze raz powiedz, ile czasu? Jeszcze zostało 7,5 minuty. Tak chyba. No tak, jak się dobrze liczę, to 7,5 minuty. Jeśli źle liczę, to 7,5 minuty, ale to raczej 7,5 minuty. Okej. Nie wiem, bo teraz chyba nie za dobrze, nie ważne. 7,5 minuty zostało, no kurde, no.
Zostało 7,5 minuty, ale jeśli dobrze liczę, to 7,5 minuty, ale jeśli źle liczę, to zostało 7,5 minuty. 7,5 minuty zostało. 7,5 minuty. Tu będą opony. O, i powiedziałem ci! Nie! Opony? O nie, powiedziałem ci, o co mi chodzi. Dobra. To co ty możesz robić? Opony w kinie? Nie odzywam się, nie odzywam albo się. Albo robisz... Nie odzywam się, nie odzywam się. Taką ciężarówkę telewizyjną? Nie odzywam się, nie powiem ci co zgadłem robię. Zgadłem już. Nie, nie robię ciężarówki telewizyjnej, co ty gadasz? No to ja nie wiem. To... Jaka ciężarówka telewizyjna? No bo nie ciężarówka telewizyjna, jak się nazywa? Wóz taki transmisyjny, no wiesz o co chodzi. To jest kino, a nie telewizja temat, ej. No ale to nie wiem, no to opony w kinie. Robisz plank. Nie, to jest kino, to będzie pełnoprawne kino. Trochę jest zepsute, ale będzie pełnoprawne kino, zobaczysz. Tylko muszę teraz tak. Teraz bym musiał zrobić, nie powiem ci co, ale muszę zrobić pewną rzecz. Tak to nazwę. Zrobiłem trochę jej niesymetrycznie, będę musiał to zaraz poprawić. I teraz strasznie żmudna robota przede mną, ponieważ muszę wypełnić cały teren jednym blokiem. Zostało jeszcze 6 minut, więc mam nadzieję, że zdążę. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. Za 6 minut? O kurde, to połowa czasu już prawie zleciała. No, połowa czasu za nami. Dobra, to muszę tutaj szybko się pospieszyć, bo faktycznie tu już trochę jestem w plecy. Powiem ci, że właśnie widzę, że pod teren dostało nam trochę śniegu spod poprzedniego odcinka, co? Gdzie budowaliśmy. O nie. Gdzie budowaliśmy skoczkę narciarską. Tak. Ogólnie skoki narciarskie, ej. Tak, to był fajny odcinek. To był bardzo spoko odcinek. Jeśli nie widzieliście, możecie zajrzeć oczywiście. Link w karcie, dokładnie. Tak, dokładnie. Nie bronimy, dawajcie, wbijajcie, zapraszamy. Nie gryziemy. Tam jest bardzo fajnie. Polecam. A ja oczywiście coś zepsułem, zostało jeszcze 5,5 minuty? No nie, trochę chyba zepsułem to całe kino, nie będzie jakieś genialne, ale no... Wiesz co, ja mam bardzo podobnie, bo tutaj chciałem zbudować coś takiego epickiego i chyba przedobrzyłem. Ja to sobie powiem ładne powiedzenie, nie zawsze muszę być najlepszy, raz ci dam wygrać. O, raz mi dasz raz wygrać. Wyjątkowo dam ci wygrać. Pójdę po tamten odcinek zobaczyć, kto uzyskał lepsze wyniki. Się zdziwisz, zobaczysz. Dobra, więc teraz tak, tutaj musiałbym zbudować coś takiego. Już chyba wiecie co buduję, jeśli na mnie jest teraz w tym momencie kamera. Ale nie będę nic mówił, nie będę nic spoilerował. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to będę tu... Ja nic nie będę mówił, bo i też im się dowie, a i też im nie wiedzieć. Jeszcze raz, ile mam czasu? Zostało nam jeszcze 4,5 minuty! O kurde. Tylko i to wyłącznie. To bardzo źle. Źle zaplanowałeś sobie czas, widzisz? Tak, źle zaplanowałem sobie czas, absolutnie źle zaplanowałem sobie czas. Naprawdę. No widzisz, trzeba mieć mniej ambitne projekty, ale trzeba nie żałować potem. Dobra, nieważne, bo nie wiem o czym gadam nawet, nieważne. Dobra, tu już skończyłem pierwszą część. Czemu to się nie niszczy? Dobra, już się niszczy. Dobra, ja też mniej więcej już tak kawałek spory skończyłem. Co prawda nie... Dało mi się to zbudować w 5 minut, ale przez to, że zepsułem na początku to... Potrzebuję białego. Białego? Ja właśnie używam białego. Biały. Biały. Mam białe. Biały. To jest white concrete. Okej, okay. Już myślałem, że coś innego. Tutaj jeszcze jeden bloczek do tyłu, zostały 4 minuty! Kurde, no! 4 minuty? Jak ten czas szybko mija, no! Ale ten czas szybko mija przy dobrej zabawie! No właśnie! To jeszcze takiej dobrej zabawie to po prostu... Przy tobie to ten czas, no to... Dobra, ogólnie skończyliśmy już tutaj... Znaczy, skończyliśmy, przepraszam, bo już się wypowiadam za nas, oboje. Oboje. Oboje? Dobra, mniejsza. Nieważne. Ty już kończy. O kurde, wiem co źle zrobiłem, masakra, znowu. Wszystko. Nie. Mówię ci, wszystko. Kolor wełny jeszcze jakiś inny potrzebuję, szybko. Ten może być, proszę, pięknie. Hop. I tutaj możemy jeszcze zrobić taki jeden różowy. A co, mam nadzieję, że za ten różowy dacie teraz łapeczkę w górę, no chyba się należy. Co ty tam kleisz, stary, co ty tam kleisz? To nie jest różowy, to jest magenta, przepraszam, magenta to nie jest różowy, choć dla mnie jest różowy, jestem chłopakiem, a nie kurde, wiem, to jest różowy. Co, zaraz się wypowiadasz, że chłopacy nie mogą lubić różowego? Chodzi o to, że nie rozróżniam kolorów, a nie. Jasne. A ty rozróżniasz? Ty rozróżniasz kolory? No. Ja nie, ja rozróżniam, nie wiem, 16 kolorów, nie wiem ile mogę. 16. No nie wiem ile, no. Kilka rozdziałów, jest zielony, jest biały, jest szary, jest czarny. Nie ma jakiejś filozofii. Popsułem trochę. Ja wszystko ja dość mocno zepsułem, muszę to szybko naprawiać teraz. A zostało jeszcze 2,5 minuty, no dobra, jestem całkiem mocno w pupie, tak to nazwę, w pupie. Żeby nie było brzydkich słów, żeby nam nie zablokowali. Żeby nam nie zablokowali, rozumiem.
No, dobra, tutaj będzie pierwszy. Wzmacniacz? To źle, to nie, nie jest wzmacniacz. Powiem tak, mój, że tak powiem, temat. To, co buduje, idealnie opisują słowa 007 zgłoś się. O, idealnie, o! Co ty? Tylko nie wiem, czy się uda. Ty, czyli to robisz jakby film w kinie? W sensie, że jest wyświetlany czy coś? Nie. Może, zobaczysz. Chciałem trochę zbajerować, ale chyba, mówię, tak jak wcześniej mówiłem, trochę chyba przesadziłem. Ale mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie w praniu. A ja lecę właśnie z moimi standardowymi drzewkami. Jeśli ktoś z was ogląda nas troszeczkę dłużej, to wie, że zawsze robię takie drzewka, bo to są jedyne drzewka, które potrafię sensownie robić. Zostało 1,5 minuty! Woo! Ile? Półtorej czy półtora? Minuta 30! Minuta 30 zostało. Dobra, tu już zostaje wszystkie małe poprawki. Jak małe poprawki? Czy ty już kończysz? No powoli, powoli. Ja to sobie dekoruję jeszcze na końcu. Myślę, że dosyć oryginalne. Myślę, że mam nadzieję, że widzowie docenią mój kunszt. Nie tyle, że to jest ładne, jak po prostu jest dosyć oryginalne i myślę, że tak. Myślę, że tak. Uuu, stary! Kojarzysz tą lampę z Pixara? No. Ona tu będzie. No nie. Co ty robisz? Na ekranie chcesz ją zrobić? Jak? No zobaczysz. Próbuję właśnie strzelić, co ty robisz, ale nie mam kompletnie pomysłu. No dobra, mam nadzieję, że mnie zaskoczysz. Czemu? I to jest nieładne. Widzowie już wiedzą, co ty robisz, a ja muszę się... Ej, no właśnie, to jest beka, bo tak opowiadamy sobie, co robimy, tak. A w rzeczywistości widzowie wszystko widzą. Tak. Nie? Ja nic nie mam pojęcia. Ja wiem, że ty coś budujesz, wiem, że tam jest lampka z Pixara, wiem, że tam jest... Co tam jeszcze jest? A resztę nie musisz wiedzieć. Coś tam jeszcze było. Dobra, zrobię trochę to niesymetrycznie, będę musiał tak to poprawić. Dobra. Ojejku, mam kaszę, przepraszam. Nie mogę ale tego powstrzymać. Proszę, 20 sekund, sobie. 20 sekund. Dobra, żelazny, chciałeś powiedzieć żelazny. Ej. Powiedz żelazny. Miałem żółty, ale nie mogę znaleźć żółtego szkła. Nie jestem z tego dumny. Byłem w stanie to zbadać w minutę. Jestem strasznie zawiedziony z tego, co zrobiłem. Zostało 7 sekund! Kurde, chyba nie zdążę tego tak tutaj dokończyć. O nie. 3, 2, 1. O nie, dobra. Kurde, 3 sekundy naciągnę, ale chcę to po prostu dociągnąć do końca jako wyjazd. I proszę bardzo, ja skończyłem. Hop, jedno. No, tak chyba skończyłem. Tylko zostało, brakowało mi jednego elementu. Naciągnąłem którego kilka nie sekund. Mogę dodać. Przepraszam was, że naciągnąłem te kilka sekund, ale no, chciałem, żeby to było tak dokończone. Tak, dokładnie. Dobra, więc ja skończyłem. Idziemy do ciebie najpierw. Do ciebie. O kurde! Co ty tu robisz? Stary, miał być plan filmowy, ale trochę mi nie wyszło. Hej, zaczepiście to wygląda. Plan film. Nie wiem, na ile to się ma do tematu. Nie, no kino to kino. Ej, zaczepiście to wygląda. Kurde. Nagrywamy film do kina. Są luźne skojarzenia. To jest, musisz to jakoś uznać. Ej, super. Więc rozpocznę od opisania. Poproszę kamerę na żelaznego. Na mnie kamerę. Dobrze. Więc tutaj uwaga, tak. Mamy tutaj takiego oto pięknego pana, kamerzystę, który Iwa trzyma idealnie taką samą kamerę, którą nagrywamy nasze filmy w Minecrafcie. Czy to jest kamerzysta Kruszwila? Nie. Czy to jest kamerzysta? Nie, popsułem, trzeba było to zrobić. Trzeba było to zrobić. Ale teraz dołożyłeś. Dobra, nie. No opowiadaj. Było idealne. Dobra, więc trzyma. Co on robi z nogami? Dobra, cicho. On tańczy makarenę. On tańczy makarenę, ewidentnie. Co on tańczy? On zgiął te nogi, nie rozumiesz? Dobrze, niech ci będzie. Okej, no. Musiał je zgiąć, żeby sięgnąć do tego podglądu? Nie mam kompletnie pojęcia, jak się ta część kamery nazywa. No właśnie, tutaj mam naszego 007 zgłoście. Ogólnie trochę nieproporcjonalnie wyszedł, bo ma dużo większą głowę niż jego kolega kamerzysta i jest ale ogólnie trochę większy. Fajnie wygląda, tak. Fajnie. Tutaj widać oczywiście jego pistolet, krawat, oczywiście koszula, pasek. Nie ma sprzączki w pasie. No nie, po prostu... No nie, to jeszcze gorzej wygląda. Nie, no zostaw, dobra. Dobra, tak. I tutaj jest lampa, rozumiem, tak? Taka... Tak, i to jest ta lampa pixarowa, która nie do końca faktycznie wyszła, bo ona miała mieć... Bo ogólnie ta lampa chyba pixarowa ma jeszcze tutaj takie... I spojrzymy z boku, to faktycznie wygląda trochę jak pixarowa, no faktum. Coś takiego powinno być, czekaj. Co ty czułkaj robisz, czy co? Ona ma takie te... Nie wiem co to jest, nieważne. No takie do skierowania w światło w jedno miejsce. To chodzi, no dobra.
To dobra, spoko, czaję. Możesz znowu umieścić obrazek, jak w ostatnim filmie, nie? Nie chcę mi się, dobra. Więc to jest Pracaj Tessima. Pracaj Tessima na 10 minut, czyli ta niebieska. I teraz idziemy do mnie. Chodź do mnie. Spodziewałeś się, że zbuduję kino samochodowe. O nie, mózg rozwalony. Widzisz? A. Nie, co ogólnie bardzo fajna praca, tylko że... Mała. Ekran jest biały. Nie, ja się nie odzywam. Ej! Znaczy, dobra, rozumiem. Spoko. Fajnie, różowe auta. Tak, tak, są różowe auta, dokładnie. A czemu, proszę mi wytłumaczyć, czemu to auto ma inny dach? Bo to jest tuning! To jest tuning! Tak, chyba dachowało i trzeba było cały dach zmienić, dokładnie. To jest tuningowane auto. Nie wiem, co ty do niego masz po prostu, no. Ja już nie czepiam, ty oprowadzaj, ja będę pokazywał. Dobra. Także mamy tutaj to ekran kinowy, biały, ponieważ ekrany kinowe są białe. Z tyłu mamy podpórki, które podtrzymują ten ekran w końcu. To jest taki ekran taki, wiecie, do wynajęty, który tylko na jakiś czas stawiają. Tu są jakieś drzewka, tu mamy oczywiście taki typowy parking. I na tym parkingu stoją sobie samochodziki. I w środku nich możemy sobie, wejdźmy sobie tutaj, możemy sobie oglądać film. Realnie. Chodź tu, proszę bardzo. O, takie romantyczne. Dokładnie. I wokół jakieś drzewka na klimaciku. Więc co? Możecie raz głosować w prawym górnym... O nie! Zrobimy to zbliżenia twojego zeza. O nie, ja mam zeza, no nie. Dobra, więc co, macie teraz w prawym górnym rogu ankieta, na którym możecie głosować, kto według was budował to lepiej. Czy ja, czyli żelazny, czyli ta praca czerwona w kino zewnętrzne samochodowe, czyli Tessim z tym planem filmowym tutaj, proszę bardzo, na niebieskim polu. Wow, czemu mnie ciągnie w dół? Wow, o co chodzi? Patrz. A ciągnie w dół? No ciągnie, jak klikam spację, to mnie coś ciągnie w dół. O, już chyba nie, dobra. Chyba shift. Nie wiem, coś, dobra, coś mi się stało, to dobra, nieważne. To standardowo prawy górny narożnik, a my co żelazny, nie? Żegnamy się. Pożegnać, nie? Chodź się pożegnamy romantycznie w samochodziku, chodź. O, świetnie. Proszę cię. Więcej twojego zeza. Muszę to zdjąć. Dobra, chodź tak. To będzie kabriolet w takim razie. Więc co, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przepraszamy za tą nieregularność ostatnio, ale obiecuję, wracamy z 3 filmikami w tygodniu. Możecie... Trzymajcie mnie za słowo po prostu, I co? Co i Tessim? Co byście... Trzeba coś do powiedzenia? Zostawcie komentarze, co by się przydało w następnych odcinkach. Nie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Zostawcie lajka, subskrypcję i... No właśnie, zostawcie subskrypcję, ponieważ chyba 60% osób z was nie subskrybuje naszego kanału. A zbliżamy się do 60 tysięcy. Dokładnie. Który już niedługo. Myślę, że będą fajne rzeczy na 60 tysięcy. Także was zapraszam, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie. Pa, pa! Pa, jo! Ale dziwnie powiedziałem, pa, pa. Cześć. Pa, pa.